Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem będę szukał inspiracji. Będę po prostu podglądał innych graczy. Zobaczymy, co oni kurde robią, bo w GTA się nic nie dzieje. No jest nudno teraz, aktualnie czekamy na DLC, albo na tą super duper edition GTA Online. I ogólnie GTA 5 też przy okazji. Ale no co ludzie mogą robić w tym GTA? Jestem na sesji, gdzie jest 30 osób prawie, więc zobaczymy. Korzystamy sobie z naszego telewizorka, która jest opcja właśnie oglądania innych graczy, więc zobaczmy po prostu, to jest strasznie mnie to kurde ciekawie, co ludzie w GTA robią, bo ja bym robił biznes w GTA, a co ludzie robią? Zobaczmy. Dobra, po samej mapce widzę już, że lata laser, jest typek cały czerwony, będzie ciekawie, zobaczymy, ludzie się zabijają, ale może coś innego jeszcze znajdę tutaj, więc zmieniamy kanały i szukamy jakiegoś gracza. No i dobra, mamy podgląd na graczy teraz. I jest typ, który sobie awczy. Na sesji. To nie jest zbytnio bezpieczna akcja, ale jest gościu poza miastem, ma samochód za nim, więc szybko uciekamy. Mamy typa, który awczy. W stroju w kratę. Co jest z tymi ludźmi nie tak? A, jeszcze troszeczkę wodniczka mu leje po tych butach niewidzialnych. Chyba ma tam stopy niewidzialne. Nie wiem. Nie wiem. Lecimy dalej. Strasznie kurde dziwnie. Na dwóch sprawdzonych graczy mamy dwóch awków, więc to chyba jest ta rzecz, którą można robić w GTA. Awczyć. Dobra, jest Avenger. Dobra, zobaczmy sobie kamerę, bardziej przedstawmy. Gościu leci chyba do swojej bazy. Dziwnie zrobiona Avenger. Tak, zdecydowanie typek ląduje w swojej bazie. Ta zdecydowanie ląduje, nic ciekawego. Chociaż z drugiej strony. Gościu używa bazy w 2021 roku, więc może... Ej, dobra! Mamy coś! Ej, tu jest... Tu jest sporo graczy! I tryb pasywny mają odpalony. Tak na oko. Raz, dwa, trzy, cztery... Przynajmniej z pięciu graczy tam jest w środku. Kamerę może zmienimy jakoś. Ta! Nawet więcej ich jest! LOL! Sześciu! I normalnie jest dwie autobusy nie jeżdżą po sesji, nie? Ale tryb pasywny musi być odpalony niestety. Takie uroki GTA. Ale no... Nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale okej. Tutaj ktoś bombarduje... Co ty robisz, gościu? Bombarduje normalnie tych. No, w sumie zasługują na to, ale... Wciąż dziwna akcja. Tu jest jakaś misja... Co, Flary? Z kim on się bije? To czy oni... Ej, wait, co jest? Te NPC w ogóle mogą flary wypuszczać? Co on tu w ogóle robi? Jaki jest cel tego, że on ich zabija? To jest jakaś misja? Nie przypominam sobie, żeby coś tutaj było. Ale zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Oj. Coś nie pykło. Zaraz będziemy musiał się ewakuować. Tym bardziej, że kolejne rzeczy zahacza i cały czas prują do niego z flar. I to nie są gracze, to są NPC. Nie wiedziałem, że NPC mogą pruć z flar do nas. Oj, dostał w pierdziel. Ale ciekawe, czy to wróci, że to jest po prostu taka akcja, że goście przyszedł sobie do tego właśnie miejsca, żeby ich wytłuc, tak o. Nie wiem, dla frajdy. Czy jest w tym jakieś kurde... Ukryty cel, może jakaś misja tutaj jest, o której nie mam pojęcia, albo o niej zapomniałem. Zebrał! Do czego to jest? Dobra, psuje mu się ten i wyskoczył, okej. Okay. Nie wiem, on idzie do bunkra, albo do bazy? Nie, do czego on idzie? Co tutaj jest? Kamera, pokaż mi to. Nie, do bunkra, okej. Okay. No to jest jakaś tutaj misja, o której kompletnie zapomniałem, bo bunkra nie robiłem już dawno. Jakaś misja na zasoby. Zasoby w tym tygodniu, kiedy nagrywam to, są 50% taniej. Gościu robi zasoby do bunkra, tak o. I ma 518 poziom. To nie ma sensu. Dobra, po prostu wszedł sobie do bunkra. Ale ja pierdzielę, zasoby 50% taniej. Płacisz tam 37 500. A gościu robi... misję, która da mu 1/5 paczka zasobów, około. Paska, znaczy. To się kompletnie nie opłaca. Będzie musiał robić 5 takich misji. Lepiej, żeby kupić zasoby i poszedł robić coś innego, nie?
No ale okej, dobra. Może gościu chce misję z UFO odblokować. Zobaczymy, dobra. Ej, gościu... jeździ sobie po mieście. I robi drifty. Hmm. Ale muszę powiedzieć wam, że paskudnego ma tego Obeya, nie? No, strasznie jest paskudny. Co teraz będzie fotę robił, że tak się ustawia? Tym złomem? Wybite wszystkie szyby normalnie. I co on odwala? Co jest z tobą, gościu? Nie no, co on robi? Naprawdę, nie mam pojęcia. A, wyszedł? I? I co? A, no i przez płotek przeskakuje. Nawet nie do końca, rozmyślił się. I? Co, wraca do swojego pojazdu? Tak, wraca! Nie wiem, interesuje mnie ten gość. I co, zaraz będzie tankował? Roleplay. Nie, nie potrąci jej chyba. Nie, co robi? Będzie parkował? Ale coś kurde, nie ruchał się w instrybutor. Dobrze, nie strzelał jeszcze. Nie, kurwa, co ty robisz? Ty zadowolony gość. No, co jest z nim? W instrybutor normalnie. Nie, ten gość mnie straszy. A, napad robi. Który ma poziom? Edison 518? Nie, kogo ja oglądam? A ty masz... Nie... Nie mam pojęcia. A, sorry! 39 poziom oglądałem, a ten nie wiem jaki miał w sumie, ten u góry jest ten prawdziwy. Nie! Podstrzelił go! Nie ży... A, jeszcze pluje do niego na ziemi. To jest wyrodnialec. Ja p***dolę. Ale to jest... O Jezus Maria. Co ten gość odwala? Nie, że on do tej pory nie dostał rakietą na tej sesji od jakiegoś opresora, to ja się aż normalnie dziwię, nie? A, drzwi zamknął, pięknie. Nie zamknął jednak. Palec mu wystawił, typek tam, widzieliście to? Dobra, może schowam to. I będziemy oglądać dalej, bo to jest najciekawszy gracz do tej pory. Moim zdaniem gościu jest wybitny. Chyba on ma takie zdanie, że musi uderzyć każdego. Zaraz będzie co, pruł? Nie. Aha, porzuca swój pojazd. I kranie jakiś pojazd z ulicy. No i znowu w kogoś uderzył. I znowu. I co teraz? Nie gadaj, że on... tak się ustawił, żeby go ukraść, nie? Więc cały czas zmienia pojazdy. Porzucił swój pojazd osobisty. I kranie pojazdy z ulicy. Które są o wiele gorsze niż ten, który aktualnie posiada, nie? O. Już rozbił, chyba będzie zmieniał ten pojazd. Ej, udaje się co do Benego? Będzie chciał wjechać? Tym pojazdem? Będzie chciał, ale... ej, mu się to udało. Ten pojazd się przerabiał u Benego? Ale nie wjechał. Chyba musi furę naprawić i leci do Los Santos Customs. Tak jest. Albo i nie, a nie? Dobra, wjeżdża jednak, dobra. Ale chyba straciłem go, no niestety, nie jest dostępny, kolega sympatyczny, a tak fajnie się go oglądało. Jest to gracz, który, o, wróciliśmy chyba do typa, który miał auto, właśnie za nimę, i gościu dalej robi drifty, futo. Trochę mu to nie wychodzi, ale poglądają, może coś, dobra, w sumie patrząc po stanie tego pojazdu, chyba nie będzie mu za wiele wychodzić, jeżeli chodzi o drifty. Ale lagi, ja pierdzielę. Ale chyba drift nie poszedł po jego myśli. Dobra. On królem driftu raczej nie będzie, nie? Ale daj mu ostatnią szansę, może jednak. No tak, gościu próbuje driftować, nie?
Ale to nie jest jego najmocniejsza strona, zdecydowanie. O, czołgista! Na trybie pasywnym, a nie, po prostu odesłał swój pojazd i co? Będzie wzywał jakiś inny pojazd, opresora wezwie. Ale gościu się ubrał, nie? Jakieś malowanie na twarzy też ma, widzę. Ale opresor będzie na 100%, no bo co innego może wyzywać, nie? Jest opresorek, no tak! Wiedziałem. I co on z tym opresorem zrobi? Pewnie kogoś zabije. O, laser w powietrzu? Czy to jest wyzwanie? Chyba tak, bo zobaczę, że gościu się wznosi w powietrze. Będzie bitka. A może i nie? Gościu rezygnuje chyba. Zbyt daleko jest typek. Niektórzy gracze znikają z radaru. Kto mógł zniknąć? Czy to jest nasz gościu na opresorze? Mam nadzieję, że... A, po lasera poszedł. Swojego. O ty, kurde. Dostał od kogoś. Ej, dobra. Obserwujemy tego Mystic teraz. Szukamy go. Ten gościu bazukę... Tak, z bazuki namierzający na pewno go zdejmiesz. To jest pewne. Ta bazuka jest takim gównem, że to szok. Dobra. Ciebie gościu opuszczałem, bo niestety sobie nie radzisz. Lecimy na Mystyka. I dostał! No nie! Ja chyba jakiegoś kurde niefarta daję ludziom. Dostał teraz, kiedy ja się na niego przełączyłem. No jesteś, już masz po pojeździe, no ewakuacja. Będzie bitka na ziemi chyba. Ale zobaczcie, jeden i drugi jest uzbrojony w jakieś, znaczy uzbrojony. Ubrany w jakieś stroje takie, bardziej militarne. Gościu flary puszcza, znaczy dym z swoich butów. I co, będziesz korzystał z Dodo? Raczej nie. O, typek z laserem do hangaru poszedł. O ty kurde. To oszustwo trochę. O, to jakiś fajny pojazd ma typek. A nie, sorry. Widziałem tylko bok. Zmieniłem zdanie. Wracamy do naszych kolegów. O, jakiś rudy tam jest. Dobra, bierzemy rudego. No, to było ciekawe. Ale rudy widzę, że łamie prawo. Niemiło. Więc wracamy do naszych kolegów jednak. Oni są kurde ciekawsi. Jest jakaś kurde konflikt, nie? Fame MMA. Dobra, jest laser versus laser. O kurde. Let's go, zobaczmy. Ej, nie. Oni się nie biją, oni latają wspólnie. To jest kurde nowość. To z kim on tam kurde lata? Gościu. Ej, oni we dwóch. Chyba kurde atakują tego typa w hangarze. Gościu nie wychodzi, nie? Bo wie, że ma w pierdziel od dwóch laserów na zewnątrz. I oba są kurde czarne. Dobra, tamten wydygał i nie wychodzi z hangaru, więc opuszczamy ich. Lecimy zobaczyć, co robi 10 poziom. To jest w ogóle ciekawe, co taki niski poziom robi na takiej dużej sesji. I dostanie w pierdziel od każdego. Aha. Jeździ w kanale burzowym. Okej. Czyli nic takiego ciekawego. Ale koszulę ma całkiem spoko. Ale... Zastanawia mnie to, co taki 10 poziom miał w głowie, zakładając takie gówno na głowę, nie? Takie machy. To są rzeczy, na które on wydaje pieniądze. Mają 10 poziom. Maska, która kosztuje pieniędzy 50 tysięcy, bo jest z areny wojny. Dobra. Nie, on będzie... Kradnie... Co? Co to kurwa było? Ej! Co to było? No gościu, rakieta! Ej, gościu! Gościu robi roleplay i atakuje ciężarówkę! Normalnie, kurde. Za pomocą easy. On nie daje za wygraną, cały czas kurde nawala tą ciężarówkę i nie wiem co próbuje zrobić. Zobaczcie, cały czas, nie? Ej, on... No chcę ją chyba zatrzymać, ale coś kurde nie pykło. O, to kurde był potężny cios naszego zawodnika. Ciężarówka jedzie na górę, a gościu atakuje innego typa. Zdał sobie sprawę, że... Nie, nie, kurwa. Zabił typa. Coś ty chodzi. Będzie zmiana pojazdu czy nie? Nie, zostaje przy swoim.
Ciekawe, czy dogoni tę ciężarówkę, czy ona jest znikła sobie. Chyba znikła. Niestety. Czy będzie kolejna ofiara? Czy będzie kolejną osobę obijał? Kolejnego biednego mieszkańca Los Santos? Lokalsa? Czy nie? Tak! To się dzieje! Kolejna osoba jest atakowana. Czemu tutaj każda tej sesji atakuje innych? O nie! Nie, 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 nie. Nie zrobi tego chyba. Nie. Please. Uciekają? Lol, że one uciekają tak bez powodu? Goś się schował topór. Nie, snajperkę wyjął! Ajajaj. Dobra, na szczęście kamera nasza tego nie widziała. Sobie w tym momencie zakończymy. To było kurde ciekawe doświadczenie. Jak widać tak. Dwóch awków, dwóch typów, którzy atakują losowe osoby bez powodu, obijając ich pojazdy albo niszcząc instrybutor. No i kilka osób, które biły się między sobą laserami. Laser to jest strasznie popularny pojazd na PlayStation 4. No i cóż, tyle. Więc ja się z wami, proszę państwa, żegnam. Siemna, do przejść. Elo.